Hej siemanko, witajcie w CIF 5, samotny Egipt w turze 22, jeszcze nikogo nie spotkałem, nikogo mam tutaj na myśli oczywiście cywilizację, bo spotkałem trzy państwa miasta, jako pierwszy to zrobiłem, także mam z tego tytułu bonusy, to za chwilę do tego wrócimy, a rzućmy sobie okiem właśnie na to, także tutaj widać, dostaję całkiem fajne rzeczy od tych państw miasta, tutaj mam plus 2 do nauki, tutaj do kultury, a tutaj jeszcze do produkcji, także idealnie się to złożyło pod tym względem. Wyświetlają mi oni jakieś tam zadanka do zrobienia, także trzeba by zrobić. O, może bym sobie zrobił tych strzelców, ale do czego to się ulepsza? Trzeba by rzucić okiem. Zaraz zobaczymy. Zerknijmy ogólnie właśnie, jakie ja mam tutaj zadania. Strzelcy to ok, tutaj naukowiec to też się zrobi. A tutaj kliknij ty się. I tutaj mamy dzielnicę wojskową do zrobienia. No to takie rzeczy, które przy okazji niejako zrobię, tylko machnę sobie tych strzelców rydwanowych. Tego bym nie zrobił, gdyby nie to. O, tak często mówiłem o tej demografii, znaczy często w poprzednim odcinku mówiłem o tej demografii. No nie ma jej jako takiej, ale tutaj da się podglądać, zresztą nie tylko tutaj. Jako taki obraz sytuacji daje nam właśnie to na przykład, także widać, że ja mam nauki 6 i 4 punkta naturę, trochę mało, czekajcie, bo ja mogę, no tak, ja mam tą herbatkę, to nie tak, tutaj bym wrzucił, o właśnie, i teraz mam 7 i 4, jakby ktoś się zastanawiał, to tutaj też jest takie nastawienie na określony element, wiecie, nastawienia w mieście, czyli możemy tutaj nastawić się na żywność, na naukę, na wiarę, także takie standardowe dla cywilizacji. Wydawało mi się, że tego nie ma, ale jest, także mógłbym sobie nastawić w tym momencie głównie się nastawić na żywność może, myślę. Także kliknijmy tutaj, no i nacisk na żywność jest. Strasznie się namotałem, bo mi takie słowo jak nacisk uciekło. Także masakra. Wybierzmy ideę przy okazji niejako. Tu oczywiście zmierzamy bardzo szybciutko, ale to bym potrzebował tych rzeczy. Tutaj muszę mieć 6 obywateli, a tutaj zbudować dzielnicę. To ja kampus będę robił, ale to nie prędko. To może zacznę od tego, tutaj może naukowca bym sobie wziął taką doktrynę, ale nie, ja tamtej doktryny nie mam, tak jak mówiłem. To jest niezłe, no dobra, weźmy. Nieprędko będę miał chyba inspirację taką, bo nie będę miał 6 obywateli, ja mam w tym momencie 3, za chwilę mi jeden zejdzie, urodzi się i zejdzie. Także trochę niebezpiecznie, także te rankingi 7 i 4, no nie awansowałem, ale tak widać mniej więcej, że na podobnym poziomie wszyscy jesteśmy po tych takich zlewkach. Tutaj prowadzę, nie, tu jestem drugi, ktoś inny prowadzi, ale tutaj prowadzę, jeśli chodzi o kulturę. No jest okej. Są jeszcze inne sposoby, żeby podglądać, jak tam wypadamy na tle innych civek, także do tego jeszcze przejdziemy. O, plus 1 do populacji, a to nawet bardzo ładnie, bardzo ładnie. Tu miałem wracać, czyli miałem iść tam na górę odkrywać. Mam ten awans, czyli teraz tak, jakbym go wziął, to bym stracił te punkty ruchu, a chcę coś sprawdzić, także najpierw tak zróbmy. Oj, teraz tak, mam jeszcze jeden, to awans mogę wziąć. Weźmy tą wspinaczkę, będę szybciej się poruszał po mapie. Ale właśnie jakbym zaczął od awansu, to bym już się nie mógł ruszyć. Także dobrze tak zrobić, tak jak ja teraz zrobiłem, czyli gdzieś się ruszyć, ale wszystkich punktów ruchu nie wykorzystać i zrobić ten awansik. Natomiast takie triki nie działają, jeśli chciałbym tym atakować. Gdzieś to jeszcze miałem zajrzeć. Tutaj wioskę zgarnąłem, ona gdzieś jeszcze była. Ale zaciąłem się przed chwilą właśnie, bo tak jak
wspomniałem, wreszcie się wyspałem, ale kurczę, to gardło mi siada, męczy mnie strasznie, także jakby były jakieś dziwne przerwy, miast. To pewnie tworzenie w nich dzielnic z gardziołkiem może być o wiele bardziej związane. Zyskowne niż budowa prostych ulepszeń, takich jak farmy czy kopalnie. No i ona tutaj mówi o tych dzielnicach, tego ścianu tekstu czytał nie będę, ja o tym wszystkim opowiem. Ja o tym wszystkim opowiem, natomiast właśnie, to jest tutaj taka cecha na końcu, że lasy, lasy deszczowe, górki, no ciekawą rzeczy właśnie w kontekście tych dzielnic zapewniają, bo podnoszą atrakcyjność tych pól, na których dzielnice budować możemy. W swoim czasie do tego przejdziemy. Po prostu będę w praktyce starał się wszystko wyjaśniać i pokazywać. Tutaj mamy kampus, czyli właśnie pierwszą dzielnicę. I tylko jeśli właśnie ten kampus zbuduję, to będę mógł robić budynki naukowe, w tym taką bibliotekę. Także w mieście jako takim biblioteki nie zbuduję, natomiast mogę zbudować dopiero jak zbuduję ten kampus, czyli dzielnicę. Także ciekawe rzeczy. O i tutaj patrzcie, widzicie, już jest plus jeden za łąki, za równiny, za pustynie. Także tutaj rozwój miasta to trzeba niesamowicie planować. To jest tak fajnie pomyślane, że masakra i ta biblioteka. O, tutaj nie ma jako takich specjalistów, ale właśnie specjaliści są, tylko tak po nowemu. Do tego też za chwilę przejdziemy. Oj, masa rzeczy. 6. O, cholera jasna. To nie, bo bym stracił i właśnie teraz trzeba zsynchronizować, bo widzicie, za 6 tur urodzi mi się ludek i za 6 tur urodzi mi się zrobi osadnik. Także spadłbym chyba do... No ciekawe, jakby to się zrobiło. 5, 4, co będzie pierwsze? Czy najpierw mi tutaj ludek się zwiększy, czy nie? Oj kurde, dobre rzeczy. To takich rzeczy szybko nie odkryjemy. To ja bym chciał w takim układzie... Dobra, to nie tak zrobię. Jedną turkę coś zmienię. O, kampus. Weźmiemy, zrobimy ten kampus. Oj, patrzcie, mogę tutaj, jest plus 3. Bo są fajne rzeczy, ale muszę to pole kupić. Tutaj tylko plus 1, to mało. Tu plus 2, tu plus 3, bo jest góra właśnie. I góra. No dobra, to kupmy to pole. I tutaj robimy ten kampus. Także kliknąłem i się robi. I się robi, robi się jak normalny budynek, z tym, że zajmuje pole wokół miasta, na którym moglibyśmy ulepszenie zrobić. Także tutaj nie będzie tak, jak to było w Civ 5. Farmy, no nie, czasem jakieś tam kopalnie, punkty handlowe. Tutaj właśnie te miasta będą takie bardzo złożone. I to jest oczywiście fajne. Gdzie my to chcemy iść? Tutaj dołem są fajne rzeczy. Już wiem, bo gram tym Peryklesem, jak mówiłem. Łucznicy, kusznicy wymiatają, także tutaj dalej idziemy w takie jednostki. Interesuje nas też dzielnica biznesowa, możliwe. Znaczy wszystko nas interesuje, tylko pytanie w jakiej kolejności, to jest też fajne. Miasto generalnie strzelać może, natomiast potrzebuje właśnie specjalnych ulepszeń, żeby mogło ostrzeliwać wrogów. Także takich chociażby murów. Nawet będzie mogło strzelać podwójnie. Dobra, wrócimy do tego wszystkiego w swoim czasie. Teraz idźmy po to łucznictwo. Idźmy po to łucznictwo. Może zabijemy wreszcie typa. Może się uda. Zdechł szybko i sprawnie. To mnie cieszy. No i teraz mogę z powrotem zmienić na osadnika. Teraz jest za 6. Ciągle jest za 6, no bez jaj. Takie rzeczy mi tutaj oszło. Aha, bo ja tam nie wziąłem tej tury, przepraszam. Taki zakręcony jestem. Nie, to tylko to. Jeszcze raz ten kampus. Niech się robi. Chyba nie poszła mi ta tura. Tutaj 6. Weź się tutaj zrób.
Tu mamy to sreberko. No dobra, idźmy tutaj od razu. O kurde! Mamy obóz barbarzyńców. Trzeba spierniczać. Tam daleko, żeby tam iść, ale... Ale też by warto było. Dobra, za 5, także jak teraz przestawię... No teraz się 8 pokazuje 6. Dobra, najpierw mi się urodzi, później spadnie, będzie ok. O to chodziło, później ten kampus będziemy robić. On tutaj będzie. A zajrzyjmy, ja bym chciał jakąś inną cifkę wreszcie spotkać. Mam nadzieję, że mnie nie zabije. Chociaż kurczę, on blisko mnie jest, on tu będzie podchodził. Ja tu zresztą przecież planuję tym osadnikiem przyjść. No i to będą mi przeszkadzać, to ja będę musiał tutaj przyciągnąć jednak tych wojowników i to obu chyba. I tak zrobię, będę ich tutaj ciągnął. Tak, a będę odkrywał kim innym. No, tak zróbmy. To w ogóle tutaj już idź. I lećmy dalej. Kurde, czuję, że mnie to gardło ciągle drapie. Masakra, nie da tak się gadać. O, wróciło mi teraz. Będę się mordował. Nie ma psów. To po śmierci chcę trafić. Okej. Fajnie gadasz, chłopie, ale nie ma czasu na takie rzeczy teraz, bo i tak to długo bardzo wszystko trwa. No i ten obóz tak znika, jak on jest w tej mgle wojny. Prawie go nie widać. Można go zgubić. Tutaj też będę musiał odkryć, bo ja w ogóle nie wiem, czy zauważyliście. Nie mam zbyt fajnych terenów do zakładania miast. Tutaj mi się nie bardzo podoba, bo nie ma żadnego luksusa. Jak nie będzie luksusa, to będzie ciężko z tym zadowoleniem. No bo jego tak nie ma, tak jak mówiłem, centralnie, globalnie. Ale ono jest. Ono jest i jeśli jest na minusie, bo nie ma udogodnień, to miasto się wolniej rozwija. I to znacznie. Także sami wiecie, trzeba... To jest wreszcie Gorgo. Ha basileias ta spartas ke hagemon ton helenon. Tis esi. Tinas nikas hoios tesi angelein. Oki. Ładniejsza niż na screenach. Także... Królowa Gorgo, żona Leonidasa. Oj, teraz może taką właśnie rzecz pokażę, jak już mamy cywilizację. O! To już właśnie sprawi, że będziemy mogli podglądać różne rzeczy. Jak wyślemy do niej delegację z darami, to też sprawi, że będziemy mogli... Że będziemy mogli jej wysyłać różne rzeczy. Znaczy wysyłać, podglądać. Wyślij delegację, 25 sztuk złota. I tak jak napisane, jeśli zostanie przyjęty... To tak, ona będzie mnie bardziej lubiła, a ja zyskam poziom dostępu. Rozumiecie? I właśnie tutaj będę widział, co się dzieje. Raz, że będą te plotki mi się pojawiały, a dwa, że będę, no, będę miał więcej informacji o tym, ile ona ma wojska, nauki i tak dalej. Wiadomo, o co chodzi. Także ja jej chcę wysłać taką delegację, jak się zgodzi. O, myślałem, że ją nie interesuje, ale zgodziła się. Super, super, dobra, to teraz będę już więcej widział. No jeszcze nie teraz, ale już coś tak lepiej będzie za niedługo. Powolutku, do wszystkiego dojdziemy. Do wszystkiego dojdziemy, będziemy podglądać. Zobaczmy zresztą w rankingach, jak ona się tutaj klasyfikuje. Jeśli chodzi o kulturę, to ja prowadzę, ale ja bym chciał... Gdzieś ja to widziałem z tym wojskiem takie różne rzeczy. Gdzieś ja to kiedyś widziałem, ale to chyba nie tutaj. O, na punkty prowadzę. Ale genialnie, genialnie. Nauka, ona ma 4,8. A ja prowadzę 8,2. No to ładnie. No jak nauka, on pod względem nauki prowadzę, to jest rewelka. Dobra, jeszcze tutaj będziemy ogarniać, gdzieś tym Peryklesem tak naklikałem, że widziałem ile jednostek ma mniej więcej, ile się spodziewać. No, aha, bo dopiero teraz ona przyjęła, rozumiem. To teraz może dopiero będę widział więcej. A zobaczmy tak szybciutko.
Aha, czyli on dopiero teraz zaczyna działać. Ona ma cele. W ogóle tutaj ta dyplomacja jest znacznie bardziej rozwinięta, ale to do tego przejdziemy w swoim czasie, bo w tym momencie nie będę wszystkiego jednocześnie omawiał. Ale jest tutaj sporo różnych fajnych rzeczy, ważne są te cele. No i najważniejsza rzecz, że jak zadeklarujemy przyjaźń, to nie będziemy mogli sobie wojny wypowiedzieć, dopóki ta przyjaźń trwa. Także świetna sprawa. A to trwa, jak wypowiemy sobie takie oświadczenie, taki ślub. Ileś tam tur, nie napisane ile, szkoda. Ale ważna rzecz i super rzecz, cieszą mnie takie drobne niuanse, bo to było irytujące, jak komputery tak atakowały bez żadnego ostrzeżenia takiego sensownego. Dobra, miałem tym wracać, żeby tam atakować, ale to tym, to właśnie najpierw tutaj, żeby tego osadnika też eskortować. Jak najbardziej. Ojejku, tyle rzeczy. Tam grekami wam powiem, że całkiem śmiesznie mi idzie. Miałem już wojnę z Rosją. Zaatakowali mnie, ale wytłukłem ich łucznikami i piękny pokój podpisałem. Natomiast mam też Niemca, Fryderyka Barbarossę, który strasznie ciśnie państwa miasta. Tam podbija je ostro, swoje miasta zakłada, masakra jakaś. No wariat. Normalnie wariat. Mleczko, bydło. Idźmy dalej. O, Hongkong. Ciekawe, nie no, pierwszy nie byłem. Ale dobrze wiedzieć. Okej, lećmy dalej. Także ja przy okazji o tej drugiej rozgrywce też będę troszeczkę opowiadał, bo po prostu tak sobie porównuję, no w zasadzie tam wszystko czytam, żeby tutaj już wiedzieć. No ja generalnie lubię sam te wszystkie rzeczy ogarniać. No tutaj trzeba odkryć i później tym wrócimy. I poszukamy miejscówki na miasto. On tu idzie i dojść nie może. Dobra, wybierzmy, jakiś tam wykrzyknik widziałem. No i róbmy ten kampus oczywiście. Aha! A nie, dobra, myślałem, że tu mi się pyta. A ten jeszcze nie doszedł. Nie no, nie wyślę go tak samego, bo mogą mnie zabić. Ajajko, ale ze mnie mosiek. No tutaj idziemy. Tu gdzie pokazuje nawet. Dobrze gra pokazuje. No dobra, w następnej. Zabij tutaj. Tu gdzieś obóz musi być w takim razie. Budowniczego też potrzebuję, żeby te pola ulepszyć. Ale to może najpierw może właśnie bibliotekę się zbuduje i dopiero. No i masakra. Dużo do roboty. Generalnie mam takie wrażenia właśnie. Bożeż mordę, ile tego. Że szybciej odkrywam różne technologie, niż jestem w stanie budować różne rzeczy. Ale nie wiem, czy to dobrze, czy źle. Mamy Tediego. Długo prowadził w tej ankiecie. No i nawet fajnie, że przyszedł, odwiedził nas. Będziemy się z nim mordowali. No wymieniłbym się tymi, o. Ja bym chciał podejrzeć, gdzie on jest oczywiście. No i kurde, będę tu tak siedział. Dobra, śpi. Mamy go tutaj, daleko. Dobra, nie będziemy na razie podglądać. Trzech obywateli. Porównajmy sobie stolicę też. Trzech. A u mnie czterech. Także luzik. Prowadzę pod tym względem, ale mam tutaj barby. Tutaj musi być gdzieś obóz. O Jezu, jak tu sobie z nimi poradzić? Łucznika też potrzebuję i to koniecznie. 211 zł. Jeszcze za jednostki nie płacę. Mam darmowe. Ojejku, kurde, tutaj będzie ciężko. Bóg kowali wybrała Ameryka. To też można zerknąć, zobaczyć, co ten Panteon daje. To będziemy się spodziewali
wiecie, określonych surowców u niego, mam łucznika. Pięknie. To luksusy takie jak klimatyzacja doprowadziły do upadku. Pięknie. Przejdźmy tędy jakoś. Jest wybrzeże. Zwierzyna. Aha. Jeszcze takie rzeczy pojawiają, okej. To zamknijmy. I teraz my chcemy iść. Tu są te mury, piramidy, to jest cudak. Tego w tym momencie w zasadzie nie potrzebujemy, ale też warto by było zrobić. Tutaj jest kaplica. Żeby dotrzeć do obróbki żelaza, to musimy i tak iść tędy. Koło, młyn wodny, jak zwykle fajny budynek. Tutaj mamy tych strzelców, żeby zadanie zrobić. Wydobycie zasobu to nie mam. Zabić 3 jednostki, może się trafi. Kamieniołom nie mam gdzie zbudować. Ale pójdźmy najpierw po to żelazo, czyli i tak musimy zrobić górnictwo i tak, w tej kolejności. Dobra. Z tym żelazem też jest ciekawie. Ufortyfikowany. Dobra, podleczę go najpierw. Może się nie urodzi. A teraz tak, mamy tego i ten. Ile ty masz punktu ruchu? Czyli tu możesz się ruszyć. A ty tutaj. I weźcie się razem. Połączyłem te jednostki teraz. Taka pierdołka, ale ona ma znacznie większą... znacznie większy sens później. Natomiast teraz po prostu nie trzeba klikać dwa razy, tyle. Też fajna rzecz. Idziemy tak, idziemy tutaj, czyli musimy odkryć jeszcze to i to i będzie okej. Okay, będziemy sobie tutaj wybierać później ustrój nowy, także rewelka. Rewelka. O, ciekawe, czy jak ja teraz go ruszę... Można tak oszukać? Nie mogę, nie zadziałało. Ach, chciałem oszukać, ale nie dali się oszukać. Twórcy przewidzieli takie rzeczy. I wcale to nie dziwne. Aj, zastąpią mi drogę i będą mnie bili. No, nawet tak mocno mnie zbił. Rybki. Ale ja tu awansik dostałem. Procarzy, to warto by było zabić. Tutaj jest uszkodzona jednostka. Nie ma kary na oazie. To zaatakujmy w takim razie. Ten ostrzał by mi się przydał. Ten może się odwali. Oho. Czyli trzecia jednostka, jaką zabiłem. Tym takim rannym chyba dojdę. Mam ten awans jeszcze, to pamiętajcie, że się też podleczę, także luzik. Nawet go tutaj zostawię, żeby nie zapomnieć. Ojejku, tyle rzeczy. Kamienne kręgi, to wiadomo, że ma kamieniołomy. No atakuje mnie bezczelnie. Twardy zawodnik. O, trochę wyrwał. No następny, szlak by to. I tutaj też jest, ojejku, ile tych dziadygów tutaj. Masakra. A czy ja tym jednak muszę wrócić? Ojejku, jak mi spali, to będzie problem. Ile kosztuje łucznik? Ja bym nawet kupił tego łucznika. Jakby drogi nie był. 200 złota. 8,4 na turę. A ile ja bym go musiał budować? Nie, tutaj, przepraszam, nie takie rzeczy, tutaj. Łucznik, 5 tur. Jest spichlerz, 8. Spichlerz daje te obszary mieszkalne, to jest ważne, 4 na 7, to jeszcze nie tak źle. Ale budowniczych też muszę robić, a to 7. Dobra, kupię sobie łucznika. Tutaj generalnie te zakupy też wydają się ważniejsze i bardziej opłacalne niż to było w CIF-5, bo tam złoto było głównie na te... na te państwa miasta takie, no trudne do zdobycia w kontekście ilości, bo było trzeba go bardzo dużo. Tutaj tego nie ma, bo są emisariusze. Drogie są awanse, na przykład z łuczników na koszników też kosztuje 200 taki awansik, także sporo.
ale sama jednostka nie jest jakaś duża, także kupię sobie oczywiście, w tym momencie atakować nie mogę. Tu mam ten awansik i ja ten awansik teraz zrobię. Dystansowym i w zwarciu do obrony, to jest niezłe. To przypomina ten awansik z C5, który ja bardzo lubię. Tutaj się bez kary siło podczas ruchu z morza lub rzeki. Aha. Jakoś bardziej mi ta lewa strona przekonuje na razie. O 50 się podleczyłem, także pięknie. Tutaj zaatakujmy, bo ja się będę leczył, a on nie, także oczywiście nam to pasuje. Ile? 31-29. No to też troszeczkę wyrwałem, ale muszę go ubić. Muszę go ubić i muszę to zrobić szybko. Tego też by wartało szybko ubić. Zobaczycie za chwilę, że kiedy znajdziesz się w dołku, całkiem mocni są ci łucznicy. Ładnie wymiatają. Odkrywamy jeszcze tutaj. On tu idzie na moją pszeniczkę. Bijemy go. Zobaczmy, uwaga. 37, pięknie. A my zaatakujemy tego i zapewne zginie. Patrzcie, jak oni się śmiesznie biją zresztą. O, wymachają tymi siekierami. No i pięknie. Ej, dobra, tutaj pojawia się co? O! Ja ci łaziłem? No trochę ci łaziłem. Dobrze, przepraszam, już nie będę. Wybacz, ziom. O, jest tutaj też awansik, także rozdajmy, to się podleczę. I jeszcze raz weźmy to, jestem zdrowy, czyli o 50% się leczą, o 50 punktów. No, czyli chyba procent. Mają 100. No to coś takiego, no także dobrze wiedzieć. O 50% to nie mało oczywiście, atakuj. Bijemy, dziadygu. No, jeszcze jeden został, to za chwilę zginą. Nie ma innej opcji. Już będzie palił. Pierdykany. Najpierw tym. Też tak śmiesznie strzelają. To nie są strzały, tylko nie wiadomo co to jest. Kurde, muszę im zaatakować. No bo mi spali pole. A ulepszanie tego pola to jest ta tragedia. Tylko pytanie, czy może bym sobie rozdzielił tego osadnika i tak go puścił tędy? Ejko, to jest ryzykowne, ale zaryzykuję. Opuszczenie formacji eskortowej. I pójdźmy tędy. Tutaj tak wydaje się bezpiecznie, także zaryzykuję, no. Kto ryzykuje, w kozie nie siedzi. Żeby tu nie było żadnego barba, bo będzie źle. Oj, ale bym płakał. Dobra, zabiłem dziadygu. Przejdźmy rzekę, straćmy wszystkie punkciory. I następna tura. Oj, czego chcesz? O, mogłem ci wysłać. O, właśnie, on to samo zrobił. On to samo zrobił. Do widzenia. Ja też to zrobię. Zapomniałem. Też chcę go podglądać oczywiście. Amerykańcy to lubią wszędzie podglądać. Wiadomo. Natomiast, no, my też lubimy. No, tu sobie przejdź. I chodź tu, Teddy. 25 złota. No też powitał, także dobrze. Jest ok. Stosunki nieznany. No, ktoś tam jest obok niego. Na razie tym się nie będziemy zajmować, bo po prostu dużo omawiania, ale wrócimy do tego w swoim czasie, nie inaczej. Dobra, gońmy. Gońmy w takim razie tego osadnika. Tędy. Tak powolutku. Wydaje się bezpiecznie. Tego możemy... Jejku, to się tu ruszyła się ta mgła i się przestraszyłem. Fortyfikować się mogę. Tu się dwóch typiorów pojawiło. Trochę niebezpiecznie, ale zniszczmy obóz. Ten mi nie zagrozi. To jest tylko zwiadowca, także on jest taki... No trochę niebezpieczny, wiadomo, ale nie jakoś bardzo. 40 zł. No jestem cały i zdrowy prawie, że także jedziemy. Jedziemy dalej, to będzie ostatnia turka 30. O co ci chodzi, kobieto? Ona kogoś nie lubi, znaczy nie lubi jakiegoś...
O co jej chodzi? No nie wiem, bez kitu nie wiem, o co jej chodzi. Ona mi chyba wojny nie wypowiedziała, nie wygląda na to. Że zabiłem barbarzyńcę? No dobra, zobaczmy. Zobaczmy. Bo ona tutaj co lubi? Chyba jej chodziło o to. Chyba jej chodziło o to, że nie toczyłem żadnej wojny jeszcze. No bez kitu, na to wygląda. Gdzieś ja tutaj widziałem takie różne rzeczy. Tutaj jest. Ale ja tutaj nie widzę niczego takiego, co by mi wyjaśniło, dlaczego ona na mnie krzyczała. Czemuś ty na mnie krzyczała? Czemuś ty na mnie krzyczała? Neutralność, przyczyny obecnych stosunków, nie ma wpływu na pływanie. No to ja nie wiem. Nie wiem, o co jej chodziło. Tutaj wygląda tak dobrze, a spróbujmy. Sparta nie potrzebuje. No dobra, no to trudno, to spadaj. To spadaj. Założymy miasto już. Tędy może pójdę. Nie! Co ja zrobiłem? Muszę go teraz zabić. Ja się wystawiłem teraz na stratę tego. Dobra, zobaczmy jeszcze następną turkę. Czy mi go nie zabiją? Jednostka bez rozkazu. A dobra, idź, idź, idź. Tu mamy wioskę. Dobra, zobaczmy szybko. Zobaczmy szybko, czy mi go nie zabiją. Ojejko, dziwna ty jesteś kobieto. O coś się czepiała, już się nie czepia. Dary mi wysyła, moje też przyjęła. A krzyczała na mnie z jakiegoś powodu, nie wiem. Co za kobieta. Dobra, nie straciłem jednostki, to oznacza... Zobaczmy jeszcze tutaj. O, koło, przyspieszenie, pięknie. Eureka to zawsze fajna rzecz. Klikaj się, klikaj. Tutaj dalej, później pogadamy. O dobra, 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 do. Kurde, tylko że tutaj punkty ruchu stracę. Orzesz ty w mordę tam. Ten mój. Tutaj są strefy kontroli. Oj, kurczę tam. Jak ja tu się ruszę, to ciekawe, czy będę mógł miasto założyć. Atakować bym mógł. Tylko że to jest osadnik, który atakować generalnie nie może. Dobra, nie będę ryzykował, bo nie wiem. Nie będę ryzykował, bo nie wiem. Także tutaj tak weźmiemy i w tym momencie... I w tym momencie... Ja się z wami żegnam, trzymajcie się, pozdrawiam i na razie.